Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj znowu zrobimy code review dla widza. Natomiast patrząc na poprzedni odcinek i patrząc na komentarze na niektórych grupach na Facebooku, no to uznałem, że kilka rzeczy trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, jedna bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. I to gdzieś słyszałem już na YouTube, ktoś to mówił, nie pamiętam kto. Ja nie oceniam Ciebie, tylko oceniam Twój kod, więc jeżeli mówię, że coś mi nie pasuje, no to to nie jest dosadnie do Ciebie, tylko po prostu nie pasuje mi ten kod, więc nie ma sensu się obrażać, tylko po prostu. Zastanowić się, czy tak powinno być. Druga rzecz. Ja nie jestem wszechwiedzący i każda firma robi coś zupełnie inaczej. Każdy ma inne podejście, każdy to robi tak, jak on chce, jak on to wypracował w swoim środowisku. Więc jeżeli ja mówię, że w tym miejscu kuje mnie to, że nie ma tutaj entera i ja na przykład zawsze S linta ustawiam tak, żeby przed returnem był enter, no to po prostu ja tak robię i tyle. Nie musisz tego używać. To jest po prostu moja uwaga. Moim zdaniem to lepiej wygląda i tyle. Kolejna kwestia jest taka, że ja nie wgłębiam się w twój, jakby Twoją stronę od zera. Czyli jeżeli Ty wysyłasz mi repozytorium i ewidentnie w readme jest napisane, jak to odpalić, podsyłasz też mi link, jak to odpalić, no to ja nie mam czasu na to, żeby zrobić jednogodzinny czy dwugodzinny odcinek, w którym wchodzę i tak od zera zastanawiam się, no ta funkcja jest w porządku, ale tutaj to zrobiłbym inaczej. Oczywiście możemy się umówić tak i w sumie to jest nawet do, bardzo dobry pomysł. Że na początku sprawdzam to, jak sprawdzałem do tej pory, czyli po prostu pokazuję Ci błędy, które popełniasz stricte w samym kodzie, czyli na przykład źle deklarujesz funkcję albo coś można zdestrukturyzować, coś może napisać lepiej, ale nie skupiam się na tym, jak to realnie działa w Twoim programie. No to kiedy ty to naprawisz, no to ja mogę jeszcze raz wejść, wejść po prostu wtedy na mojego Discorda. Napisz mi wtedy hej, to ja tutaj był ten odcinek, kazałem ci poprawić takie rzeczy. Generalnie teraz już przejrzałem materiał do tego odcinka, no i wychodzi na to, że większość jakby błędów, o których mówię, w jednym czy w trzech komponentach są powtarzane w wielu komponentach. Więc po prostu popraw to. Jeżeli to poprawisz, to ja wtedy mogę wejść i zrobić kolejny odcinek na 20 minut, czy powiedzmy 15, w którym już wgłębiam się w Twój kod i mówię, że coś można było zrobić lepiej. Oczywiście do tej pory dostarczyliście mi dwa repozytoria, które mogę sprawdzić na tych odcinkach i z reguły po prostu widzę, że jest to poziom i kod juniora. Więc wiem, że nawet takie zwykłe sprawdzanie kodu, jak robię to do tej pory, będzie naprawdę bardzo pomocne. No i ostatni punkt tej wypowiedzi. Używajcie pritiera i eslinta. Jeżeli pracujecie w grupie, to nie będzie takiej sytuacji, że tego nie będziecie używać. Po prostu, jeżeli macie w jednym gronie wielu programistów i każdy formatuje kod w inny sposób, to z tego wychodzą błędy. Na przykład pierwszy, tak naprawdę najważniejszy moim zdaniem, przykład z brzegu. Jeżeli, o teraz coś jedzie. Jeżeli ty dasz Enter w jednej linijce i to totalnie nic nie wnosi do twojego programu, to automatycznie wnosi to do gita, czyli git zachowa tą zmianę. W momencie, kiedy ten kod jest uporządkowywany od początku i na przykład stworzyłeś komponent, zakomitowałeś jakieś zmiany i ta już struktura formatowania jest tam zawarta, to teraz, w momencie, kiedy będziesz tworzyć jakąś zmianę, to po prostu tylko ta zmiana będzie widoczna w gicie. W innym przypadku osoba, która nie ma prytiera, robi tak naprawdę problem tej osobie, która ma. Z tego względu, że jeżeli klikasz na przykład Ctrl S i zapisujesz swój plik automatycznie po tym, jak dostałeś taki plik od osoby nie niemiejącej prityera, to automatycznie masz bardzo dużo zmian widocznych w repozytorium. No i to jest tak naprawdę najważniejszy case. No ale to tyle, i teraz możemy przejść już spokojnie do odcinka, w którym ocenimy kolejne repozytorium. Także zapraszam. Zacznijmy od tego, że jeżeli też chcecie mieć zrobione code review, to zapraszam na mojego Discorda na grupę, która nazywa się po prostu Code You Like. I tutaj jest temat, gdzie możecie wrzucać wasze linki do repozytoriów. Dzisiaj zajmiemy się repozytorium od Pietro 6.4 i to generalnie wygląda w ten sposób. I jest to aplikacja, tak jak wcześniej wspominałem, nie będziemy się wdrażać w całe działanie tej aplikacji. Do tego zdążyłem już zauważyć, że jest tutaj bardzo, ale to bardzo dużo kodu. Więc na sam początek zajmiemy się rzeczami, które generalnie i tak wydaje mi się, że powinien poprawić junior, bo z tego co zdążyłem zauważyć, to strzelam, że pewnie jesteś juniorem. Jeżeli to poprawisz, to po prostu odezwij się do mnie, zrobimy jeszcze jedno code review, w którym bardziej zagłębię się w te wszystkie rzeczy, no i po prostu sprawdzimy to na troszeczkę wyższym poziomie. Zaczniemy sobie od pliku app.scss. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, że deklarujesz tutaj kolory. I to są po prostu zmienne w HTML-u. Na tym etapie dodałbym tutaj jakiś przedrostek, typu kolor, na przykład dwa myślniki, kolor, myślnik i załóżmy ten back color. W momencie kiedy to się rozrośnie i będziesz miał innego rodzaju zmienne, to warto właśnie w to zainwestować, bo po prostu będziesz musiał to jakoś grupować. Wiele tych zmiennych nie będzie po prostu sprzyjać czytelności tego kodu. Lećmy teraz w dół i mamy tutaj drobne rzeczy. Ogólnie takich drobnych rzeczy jest bardzo dużo w tym kodzie. Nie będę mówić w każdym przypadku o tym, natomiast warto, żebyś po prostu zastosował te zmiany w przyszłości. Ten zapis z fontem możesz skrócić. Istnieje coś takiego jak font shorthand. Chodzi o to, że jest to skrócony zapis fontu. Działa to w ten sposób, że w jednej linijce za pomocą font możesz zapisać wszystkie właściwości, to znaczy te, odnoszące się do fontów. I odnosząc się do Twojego przykładu. Wyglądałoby to w dokładnie w ten sposób. Czyli jak mam teraz tutaj Visual Studio Code, wróćmy do Twojego kodu, skopiujmy to tylko. Oczywiście jest to plik JS, więc będziemy tutaj wyrzucać błędy. Natomiast w css po prostu napisałbyś to FONT 09RM, a następnie po spacji w ten sposób. I tym zabiegiem skracasz po prostu długość Twojego pliku. Z dwóch linijek w tym momencie zrobiłeś jedną. Następnie mamy tutaj. Tekst align left jest to niepotrzebne, ponieważ defaultowo masz tekst align na left, a nigdzie nie widziałem w tym pliku, żebyś tutaj zmieniał ten tekst align. Kolejnym jakby kolejną rzeczą, którą widzę i bardzo mi się to jakby nie zgrywa, to jest to, że deklarujesz w różny sposób wartości. Oczywiście, jeżeli chodzi o margin, to raczej to zrozumiałbym to po prostu, natomiast jeżeli chodzi o font size, to nie, bo tutaj używasz ema, a na przykład tutaj używasz rema i raczej Powinieneś zrobić to po prostu za pomocą jednej jednostki. Ogólnie, jeżeli używasz SCSS-a, to możesz napisać taką funkcję, która sama za pomocą po prostu podajesz na przykład wartość 12 i ona ci będzie obliczać remy w zależności od szerokości ekranu. Ok, lećmy dalej. Mamy tutaj tą klasę flex Column, i tutaj nie podoba mi się tylko jedna rzecz, a czy nie podoba? Chodzi tylko o to, że normalnie elementy w HTML-u masz ustawione tak, że są pod sobą. Więc, jeżeli robisz Display Flex i Flex Direction Column, a w tym elemencie masz tylko, załóżmy, dywy lub elementy blokowe, to one i tak będą pod sobą. Więc wydaje mi się, że to jest niepotrzebne, chyba że masz jakąś specyficzną jakby sytuację, gdzie to jest wymagane. Wtedy po prostu ok. Patrzę tak cały na ten plik, i moim zdaniem tutaj dużo rzeczy jest do e, wyrzucenia, znaczy ogólnie do przepisania. Dlaczego? Po pierwsze, zdefiniuj klasy dla elementów i tam nadawaj im font size. Nadawanie na cały HTML tego font size moim zdaniem jest błędne, ponieważ i tak przecież nadpisujesz w niektórych miejscach dla odpowiednich znaczników. Lepiej jest to podzielić, dać elementowi daną klasę, a następnie dopisać tam do tej klasy dany font size. Następnie po prostu app.css, tutaj zrobiłem to jako po prostu reset, czyli w tym miejscu zresetowałbyś wszystkie style. Nadałbyś tutaj takie defaultowe wartości, a nie deklarował różne klasy, które wykorzystujesz w różnych komponentach. Na to stworzyłbym inny blik lub po prostu deklarował to wszystko w folderach z, właśnie z tym komponentem. Tutaj widziałem, że używasz Max Swift, czyli zacząłeś od Desktop First, czyli najpierw robiłeś wygląd na Desktop, a potem na Mobile. Generalnie bardzo propsowana jest Mobile First, ma to jakby takie uzasadnienie, że po prostu wtedy z różnych testów wychodzi, że piszesz mniej kodu, więc po prostu postaraj się może to przepisać. Zrób najpierw na mobile, potem zrób na desktop, zobaczysz efekt, czy tego kodu jest mniej, czy nie. Oczywiście wtedy używasz minWidth, a nie maxWidth. Następnie, co mi się rzuciło w oczy, jak tak to przeglądałem, to cały folder z ikonkami. On jest chyba tutaj, tak, wuj w SVG. I tutaj muszę się powtórzyć z pierwszego odcinka, który już nagrałem i był on wypuszczony dwa tygodnie temu. Po pierwsze, nie widzę tutaj sensu pisania zwykłej deklaracji funkcji. Skoro nie wykonujesz żadnych operacji w jej ciele. Dlatego lepiej będzie zastosować po prostu funkcję strzałkową. Do tego nie musisz przekazywać propsa z kolorem. Jakby tutaj widzę, że przekazujesz props i kolor, tutaj destrukturyzujesz wszystkie kolory. Także domyślam się, że to są po prostu style. Wystarczy, że do stroke, czyli na przykład tutaj, napiszesz wartość current color. Mówiłem już o tym w tamtym odcinku. Dzięki temu po prostu piszesz w CSS wartość kolor, to znaczy właściwość kolor i dzięki temu to zostaje kolorowane. W tym przypadku złą praktyką jest umieszczanie i przekazywanie styli właśnie tutaj. Po prostu przekaz propsa class name i tutaj przypisz klasę. I w tej klasie nadawaj style, nie mieszaj tego. Masz wtedy większą kontrolę i tak dalej. Z tego co tutaj widać to to co powiedziałem tyczy się każdej ikonki, czyli tutaj tego herd, martini i star. W momencie, kiedy będziesz te ikonki stylował wyżej, czyli w komponentach, w które one będą wykorzystywane, to tutaj te pliki będą bardziej reużywalne, będziesz mógł je użyć w każdym miejscu w kodzie, a po drugie pozbędziesz się tutaj tego pliku ze stylami. No i teraz odpalę Visual Studio Code i mogę Ci pokazać zaimplementowany od razu przykład jednej ikonki. Tutaj ją wkleję. To jest oczywiście plik JS, powinien być TypeScript. Natomiast przekazujesz po prostu class name, robisz to jako typ string, i przypisujesz tutaj. Jeżeli chodzi o kolor, to po prostu dajesz current color. I tak naprawdę tyle. Tak zaimplementowana ikonka jest bardzo reużywalna i stylujesz ją w plikach nadrzędnych. Lećmy dalej. Tutaj bardzo co mi się rzuciło w oczy to, że w folderze UI deklarujesz też komponenty, czyli tworzysz tutaj komponenty. Powinno to po prostu znaleźć się w folderze components. Tam powinieneś to troszeczkę bardziej posegregować, jakoś usystematyzować i wszystkie komponenty wrzucać w to miejsce. Przejdźmy sobie teraz do folderu Form, a następnie do Font, Choosing Panel i tutaj tego komponentu. Pierwsze, pierwsza rzecz, i ona naprawdę rzuca się w całym tym projekcie, to po prostu to, że wszystko umieszczasz w jednym pliku, co jest złe. Powinieneś to rozdzielać. Powinieneś na przykład tutaj stworzyć drugi, w tym folderze, drugi plik, który nazywałby się Font, Choosing TS. Oczywiście tutaj czy to models, czy jakkolwiek, czy types, to zależy od Ciebie, natomiast tam powinieneś te typy zadeklarować. Dzięki temu te pliki nie będą duże, będą mniejsze, jakby logika będzie rozdzielona itd. Następnie widzę tutaj, że masz ten typ, co dla mnie jest naprawdę totalnie niezrozumiały, ponieważ w tym momencie przyjmujesz albo true, albo undefined, a nie przyjmujesz w sumie false. To powinno być po prostu bez tego znaku zapytania i tutaj powinien być typ boolean. Dzięki temu będzie przyjmowana wartość albo true, albo false. Jeżeli chodzi tutaj o strukturę w HTML-u, to tak naprawdę nie ma się o co przyczepić. Jedna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, ale widzę, że ona jest w każdym pliku, to po prostu nazywnictwo, z tego względu, że to jakby nie brzmi intuicyjnie, tutaj to props. Nazwij to po prostu, nie wiem, props, types props, czy coś takiego, będzie to naprawdę bardziej sugerowało, o co tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o słowo kluczowe props, to nie uznałbym, że jest to typ, tylko po prostu, że są to propsy przekazywane do tego komponentu. Tutaj nadajesz stylę poprzez font family i zmieniasz tutaj, jakby to za pomocą propsa. Poczytaj sobie o takiej bibliotece class names i po prostu przypisuj wszystko za pomocą class. Nie mieszaj tego. Następnie przejdźmy tutaj do pliku ze stylami. Nie wiem, dlaczego to się nazywa w ogóle modul. Ehm, może powinienem się to nazwać po prostu styles. Następnie pierwszy, co mi się rzuca w oczy, to po prostu to, że to nazywnictwo jest takie. Takie słabe. Poczytaj o metodologii BEM. Ona naprawdę tutaj usprawni ci pracę, pozwoli zastosować o wiele lepiej tutaj, jakby SCSS-a. Dla przykładu, przejdźmy tutaj do Visual Studio Code i masz na przykład klasę, nie wiem, Fonts. Masz taki element. Drugi element w metodologii BEM nazywałby się Fonts, no i nie wiem, jakiś element. Nazwijmy to w ten sposób. Wtedy w SCSS-ie nie musisz pisać takich dwóch klas. Możesz to oczywiście zagnieździć tak jak to zrobiłeś tutaj, natomiast możesz też wykorzystać ampersanta i wtedy robisz font, tutaj robisz to tak jak robiłeś do tej pory, a następnie tutaj dajesz ampersanta i element i to w tym momencie odwołuje się właśnie do tej klasy. No ale to jest w ogóle taki zabieg kosmetyczny, jeżeli te nazwy aktualnie się odpowiadają, no to po prostu to zostaw. Kolejna rzecz, która tutaj mi się rzuca w oczy, to ten napis all. Zasada jest taka: nie animujemy wszystkiego. Może to po prostu spowolnić działanie Twojej aplikacji. No i tyle. Generalnie, napisz wszystkie wartości, jakie chcesz animować po przecinku, w jaki sposób, ile ta animacja ma trwać, i tak po prostu będzie bardziej optymalnie to zrobione. Następnie, co tak zauważyłem, to przejdźmy sobie do Input Color Section, następnie do Gradient Colors, a następnie do Gradient Color. Tutaj, jakby, case jest bardzo prosty. Pomijając wszystkie poprzednie rzeczy, które powiedziałem w tamtym komponencie, to tutaj zauważyłem, że przy on kliku kompletnie nie potrzebujesz tych klamerek. One są do wyrzucenia, ponieważ wystarczy zwrócić tą linijkę. Nie rozumiem tutaj też tych spacji. One są moim zdaniem niepotrzebne. Do tego tutaj do batona dorzuciłbym type button, jeżeli to nie jest wykorzystywane w żadnym formularzu. Kiedy oglądałem ten projekt, to przez przypadek wszedłem w folder Types for Styles. E, zaraz go tutaj znajdę. Gdzie on tutaj był? O, tutaj mamy types, a następnie mamy types for styles. Mam tutaj tylko taką drobną uwagę. Nie jestem specem od UX-u, ale wydaje mi się, że tyle ćcionek w jednym projekcie to przesada. Z reguły jest jedna, max dwie. Jak są trzy, to w ogóle jakiś evenement w, w skali projektowej. Natomiast jest to tylko moja lekka dygresja. Nie zwłębiałem się jeszcze, jak ten projekt wygląda. Natomiast tyle fontów, bo domyślam się, że skoro masz tyle typów, to tyle fontów używasz. No, ciekawe, jak to po prostu działa. W folderze Stories, a następnie Assets masz także ikonki. Nie rozumiem, po co to rozdzielać. Po prostu umieść to w tym samym folderze co tutaj, czyli tutaj też miałeś SVG. Zaimplementuj to w ten sam sposób i będzie działać i śmigać poprawnie. Może teraz takie ogólne spostrzeżenia. Zwróć większą uwagę na CSS. -a. Na przykład, kiedy masz do zadeklarowania padding górny i dolny, to nie pisz dwóch linii kodu, tylko umieść wszystko w jednej. Przegonając po prostu komponenty, zauważyłem, że często to powtarzasz. Na przykład miałeś możliwość napisania padding po prostu w jednej linijce, a pisałeś padding bottom i padding top. Co jeszcze gorsze, po prostu te wartości były identyczne, więc to już na pewno narzuca się to, że warto to zapisać w jednej linijce. Następnie to już wspominałem, ale powtórzę jeszcze raz. Bardzo kłuje w oczy to, że w jednym pliku umieszczasz wszystko. Chodzi mi o pomocnicze funkcje, typy czy czasami CSSy. Powinieneś to wszystko rozdzielić, żeby zachować spójność. Funkcje, które wykorzystujesz tylko w jednym komponencie, umieszczasz w danym folderze z komponentem, a funkcje, które są współdzielone, umieszczasz w jednym, jednym pliku globalnym. No i tak naprawdę tyle, i potem importujesz je do danego pliku, a one są reużywalne. Nie mogę teraz znaleźć jednego komponentu, który jakby zapisałem w notatkach, w sumie dwóch. To też wynika z tego, że po prostu masz to troszeczkę źle uporządkowane, ponieważ masz tutaj folder components, a dużo komponentów znajduje się tutaj po tych innych różnych folderach. Natomiast pomaga nam w tym momencie GitHub. Wystarczy, że tutaj wpiszemy nazwę tego pliku. On chyba nazywał się title part. Okej, okay, mamy title part i tutaj i właśnie w sumie chodziło mi o te dwa komponenty i tutaj nie podoba mi się ich struktura w HTML-u. Po prostu struktura HTML-a mi się tutaj nie podoba. Z tego względu, że masz h1, a w nim umieszczasz diva w którym umieszczony jest tekst. Tak naprawdę nie rozumiem po co. Wystarczy tutaj użyć tego tekstu. Następnie używanie diva w h1, no nie wiem, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Jeżeli musisz to jeszcze jakoś inaczej ostylować w środku, to po prostu użyj spana i też będzie to jak najbardziej poprawnie działać. No i w sumie tyle. Jeżeli chodzi o start page main component, to tutaj nie podoba mi się to i też zauważyłem po stylach, które tutaj są, czyli tym, że tu mamy min-height na 100vh. Że prawdopodobnie ten header to jest jedna strona, pierwsza sekcja cała, więc to tak naprawdę nie powinno tak być, jeżeli chodzi o semantyczność. Zwykle masz jeden header na całej stronie, on jest po prostu umieszczony u góry ekranu, tam masz też możesz mieć nawigację, natomiast nie spotkałem się jeszcze, żebyś w headerze używał sekcji. Do tego tylko mogę stwierdzać i tak mi się wydaje, że tutaj ta sekcja odpowiada za jakiś hero section, czyli pierwszą sekcję po wejściu na stronę, więc powinieneś po prostu stworzyć tag main i w tym tagu main powinna zawierać się właśnie ta pierwsza sekcja. Tam w środku możesz to właśnie dzielić na kolejne sekcje. W tym momencie po prostu radziłbym się doszkolić o semantycznych znacznikach. Powinieneś na przykład na stronie dodać footer, main i tak dalej. Możecie mieć artykuły, możecie mieć sidebar. No w tym radziłbym się troszeczkę podszkolić i zaimplementować tutaj w tym projekcie te rzeczy. Z tego co patrzę na czas, już mam 30 minut. Pewnie po zmontowaniu będzie 15. Także super. Nie znalazłem tutaj jakichś poważniejszych funkcji, ponieważ, jak wejdziemy sobie w komponenty, na przykład card component, background. O jezu, tutaj jest bardzo duża struktura. Konfetti, confetti-component, ok. Tutaj mamy proste wywołanie komponentu. Nie wiem po co tutaj, czyli ten pusty znacznik HTML-a, z tego względu, że masz tylko jeden element w środku, więc to jest kompletnie do wywalenia. Natomiast te komponenty są bardzo małe, które oglądałem i są tak naprawdę minimalistyczne. Głównym jakby błędem jest to, że po prostu zawierasz wszystko w jednych plikach, tam jest też dużo z Canvasa, więc chyba wolałbym się w to zagłębić troszeczkę bardziej. Natomiast ten odcinek jest już bardzo długi, więc zaimplementuj to, o czym wspominałem. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, bo jak najbardziej możesz się z tym nie zgadzać, to napisz mi to w komentarzu. Możemy wejść w dyskusję, możemy wejść w dyskusję na Discordzie. Jeżeli poprawisz te błędy, to ja po prostu wezmę ten odcinek, wezmę ten kod jeszcze raz na... Obroty i przerobimy sobie tutaj dogłębnie całą tą strukturę komponentów i inne komponenty. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się podobało, chcecie więcej, to łapkujcie, subskrybujcie, a my słyszymy się już za tydzień lub w środę, bo możliwe, że jeszcze w środę pojawi się odcinek z roadmapy do full stack developera. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.